jesteśmy? Czym jest Hollywood? Hollywood stworzony jest przez przybyszy i cudzoziemców. Urodziłam się i wychowałam w New Jersey. Viola Davis przyszła na świat w Karolinie Południowej, a potem zawędrowała do Rhode Island. Sarah Paulson urodziła się na Florydzie, ale jej matka wychowała ją w pojedynkę na Brooklynie. Parker urodziła się jako jedyna z siedmiorga dzieci w Ohio. Amy Adams przyszła na świat we Włoszech. Natalie Portman w Jerozolimie. Ryan Gosling jest Kanadyjczykiem. Hollywood składa się z przybyszów. Jeśli ich wszystkich wyrzucimy, deportujemy, nie będziecie mieli czego oglądać poza futbolem i sportami walki. Dali mi na to 3 sekundy, więc będę się streszczać. Rolą aktora jest wchodzenie w życie innych ludzi i pokazywanie, jak to jest być kimś innym niż my. W tym roku pojawiło się wiele ról aktorskich, którym właśnie tego udało się dokonać. Jedna z tych ról w tym roku okazała się wyjątkowa. Nie dlatego, że była dobra. Okazała się jednak skuteczna. Najważniejsza osoba w państwie nie okazuje szacunku wobec niepełnosprawnego dziennikarza. Złamał mi serce i nie działo się to w filmie. Pozwolenie na upokarzanie innych przez tak wpływową osobę daje poczucie innym, że można tak robić.
Dla wszystkich.